Choć w historii motoryzacji powstało wiele niebywałych aut, prawdopodobnie żadne z nich nie było tak przełomowe jak Bugatti Veyron. Jako pierwszy przekroczył granicę nie tylko 400 km na godzinę, ale także kosmicznych wówczas 1000 koni mechanicznych. Zapraszam na motoryzacyjne espresso. Wszystko zaczęło się w 1997 roku od szkicu 18-cylindrowego silnika, który Ferdynand Piech narysował na kopercie jadąc pociągiem. Szef koncernu Volkswagena swój pomysł stworzenia najmocniejszego silnika w historii aut drogowych chciał zrealizować, kupując prawa do marki Rolls-Royce, ale w tym drugim pomyśle uprzedziło go BMW. O możliwości napycia upadłego Bugatti przypomniał sobie, kiedy jego 4-letni syn namawiał go na kupno zabawkowego modelu francuskiej marki. Transakcje szybko dopięto, ale pierwsze prototypy nie spełniały oczekiwań Piecha. Zielone światło w 1999 roku dostał dopiero czwarty projekt, nazwany 18x4 Veyron. W trakcie prac miejsce 18-cylindrowego silnika o pojemności 6,1 litra oraz mocy 555 koni mechanicznych zajęło 8-litrowe W16, które dzięki aż 4 turbosprężarkom rozwijało zakładane 1001 koni mechanicznych. I wtedy zaczęły się problemy. Jednostka podczas testów wytwarzała tyle ciepła, że blok silnika po prostu się topił. Dlatego zastosowano w sumie aż 10 chłodnic dla wszystkich płynów i olejów, silnik od góry nie był zabudowany żadną klapą, a przy wyższych prędkościach tylny spoiler kierował na jednostkę dodatkowy strumień powietrza. Problemem była także skrzynia biegów, ponieważ wszystkie dotychczasowe konstrukcje były przez silnik mielone w drobny mak. Rozwiązaniem była dopiero zaprojektowana przez firmę Ricardo 7-biegowa przykładnia dwusprzęgłowa. Wszystko to opóźniło wejście Veyrona na rynek, a debiut odbył się z 2-letnim opóźnieniem dopiero w 2005 roku. Model potwierdził jednak swoją wyjątkowość, ustanawiając rekord prędkości dla aut drogowych na poziomie 407,8 km na godzinę. Pierwszą setkę Bugatti osiągało w zaledwie 2,5 sekundy, a 100-litrowy bak pozwalał na jazdę z prędkością maksymalną przez tylko 8 minut. Z kolei do zatrzymania z rekordowych 407 km na godzinę Veyron potrzebował aż półkilometrowego odcinka. Wbrew pozorom Bugatti wcale nie zarobiło na Veyronie fortuny. Choć samochód kosztował 1,3 miliona euro, wyprodukowanie jednego egzemplarza, biorąc pod uwagę całą inwestycję, kosztowało Bugatti aż 6 milionów euro. Zważając jednak na osiągnięty efekt, można śmiało powiedzieć, że było warto. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnego odcinka motoryzacyjnego Espresso.